O, halo, jesteś tam? Jesteście tam? Dziś bardzo ważny temat na moim kanale. Przełomowy, ponieważ związany z piękną Keharitomenę. Wszystko w moim życiu, co dobre i najwspanialsze, jeżeli chodzi o życie duchowe, zaczęło się od przełomu związanego z Maryją dzięki księdzu Dominikowi Chmielewskiemu. Dziś bardzo pokrótce chcę omówić, czym jest różaniec kontemplacyjny na podstawie książki księdza Dominika Chmielewskiego Keharitomenę. Na początek jednak chciałbym wam przeczytać modlitwę, która jest wzorem wszystkich modlitw. Modlitwę uwielbienia, którą wypowiedziała piękna Keharitomene Maryja. Magnificat. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Bogu za piękną Keharitomenę. Posłuchajcie, czym jest różaniec kontemplacyjny. Na początek jedna taka sprawa. Chciałem przeprosić księdza Dominika Chmielewskiego, ponieważ jego książkę strasznie mocno pomazałem. Nie w znaczeniu profanowania, prawda? Tylko w znaczeniu po prostu notowania, ponieważ to wszystko, co chcę wam dziś powiedzieć, sobie spisałem, żeby film nie trwał 40 milionów lat. Bo też tyle czasu nie mamy. Od czego tu w ogóle zacząć? Zacznę może od tego, że Maryja, jak to mówi ksiądz Dominik Chmielewski, powtarzając za świętym Janem Bosko, jest mistrzynią życia duchowego. Jest nauczycielką modlitwy uwielbienia. Właśnie przez modlitwę Magnificat. Przepraszam, że to łapa będzie tak tu wędrowała. Nie, coś tutaj mi... Nie widzę, co mówię, że tak powiem. Różaniec jest jak miecz. A zatem trzeba się nauczyć nim posługiwać. I teraz różaniec ma nas nauczyć przede wszystkim przeżywania, analizowania, kontemplowania tajemnic z życia Jezusa Chrystusa, czyli Syna Bożego, który narodził się z Maryi Dziewicy, i wprowadzania, czyli aktualizowania biblijnych wydarzeń w moim życiu przez wstawiennictwo Maryi. I z drugiej strony różaniec jest randką z Maryją, gdzie w jednym ręku trzymam różaniec, a w drugim ręku trzymam Maryję, która mi opowiada o życiu Jezusa i opowiada mi, w jaki sposób życie Jezusa aktualizuje się, czyli dokonuje się, czyli istnieje w moim życiu, w mojej codzienności. Maryja opowiada mi o życiu Jezusa całym swoim sercem, swoimi oczami, ustami, tym wszystkim, czym jest, a jest piękną Keharitomenę, czyli pełną łaski. I co więcej, Maryja wprowadza Jezusa do mojego życia, wprowadza go nie tylko do teraźniejszości, ale również i do przeszłości i do przyszłości. W związku z tym wszystkie rany cierpienia, które otrzymaliśmy w przeszłości, jeżeli wprowadzamy do naszego życia Jezusa właśnie przez modlitwę różańcową, a zatem to Maryja wprowadza Jezusa do naszego życia, zostają przez Boga uleczone, ponieważ dla Boga po pierwsze nie ma nic niemożliwego, po drugie Bóg jako byt absolutny istnieje poza czasem i przestrzenią, w związku z tym może dokonywać cudów również w naszej przeszłości, czyli może leczyć nasze zranienia. I właśnie takim lekarstwem na zranienia jest różaniec jako randka z piękną Keharitomenę. Każde zdrowaś Maryjo jest pocałunkiem, który ja daję Maryi, i co ciekawe, i co ciekawsze, i co wspanialsze, jest pocałunkiem, który ja otrzymuję od Maryi. Oddać się Maryi to bezgranicznie jej zaufać i
ją kochać bezgranicznie, czyli w każdej sytuacji życiowej, we wszystkim, co robię. Bezgranicznie ufać Maryi, to znaczy oddawać Maryi wszystko, co mi otacza, wszystkich ludzi, których spotykam, nawet tych przypadkowych, wszystkie wydarzenia, we wszystkim widzieć obecność Boga i wszystko, co chcę uczynić i co mnie spotyka, konsultować, mówiąc takim językiem techniczno-branżowo-biurowym, czy nie wiem jakim tam, wszystko, co czynię, konsultować z Maryją, czyli opowiadać jej o swojej codzienności. Na tym polega modlitwa różańcowa, różaniec kontemplacyjny. Różaniec kontemplacyjny to przebywanie w jej dziewiczym i czystym łonie. Czyli Maryja wprowadza nas w swoje łono, w którym kiedyś urodził się Chrystus. W związku z tym, jeżeli mamy jakieś zranienia, to w świętym miejscu, w którym urodził się Bóg, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego, ale przyjął ciało z Maryi Dziewicy, to w świętym, najświętszym miejscu, jakim jest Maryja, która jest też Arką Ocalenia i Arką Przymierza, czyli miejscem, w cudzysłowie miejscem, w którym Bóg przedstawia nam nasz plan i chce, abyśmy go realizowali. Łono Maryi, które zrodziło Najświętszego, czyli Zbawcę Boga, jest miejscem, gdzie Bóg leczy nasze zranienia, ponieważ jeżeli przebywamy w łonie Maryi, to z łona Maryi nic złego, grzesznego nie może wyjść. I teraz następuje, będąc, oddając się Maryi jako Arce Ocalenia, jako Arce Przymierza i zamieszkując w jej dziewiczym i czystym łonie, może się wydarzyć rzecz troszeczkę dziwna, o której pisał święty Jan od Krzyża. Może nastać noc wiary, noc naszych zmysłów, ponieważ wszystkie zmysły, którymi się posługuje, mają należeć do Maryi. I to Maryja ma się posługiwać moimi zmysłami, ponieważ kiedy ona posługuje się moimi zmysłami, to wtedy ze świata biorę to, co Bóg dla mnie przygotował. Czyli we wszystkim, co mnie spotyka, nawet w cierpieniu, w słabości, w kruchości, widzę obecność Boga i Bóg z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro. Modlitwa kontemplacyjna, jaką jest różaniec, to przytulanie się do Maryi, oddawanie jej mojego zamętu, lęków, słabości, aby ona składała to na krzyżu Chrystusa. Jeżeli Maryja składa to na krzyżu Chrystusa wraz ze swoim Synem, to wszystko to, co jest słabe i kruche w moim życiu, zmartwychwstanie wraz z Chrystusem. Ale warunek jest taki, że muszę to wszystko złożyć na krzyżu. Bez śmierci, śmierci we mnie, starego człowieka, który chce kombinować po swojemu i żyć tak, jakby Boga nie było, nie będzie zmartwychwstania. Różaniec kontemplacyjny to wpatrywanie się w Bożą miłość przez piękno Maryi, pełnej łaski, aby przyjmować, i to jest bardzo ważne i to określa całe nasze życie chrześcijańskie, miłość, która jest darem i zadaniem, jak kiedyś napisał święty Jan Paweł II. Modlitwa różańcowa jest odpoczynkiem przy Maryi. Zamykasz oczy, bierzesz do ręki różaniec i odpoczywasz przy niej. I ona daje ci wtedy wytchnienie od zamętu, od lęków, od słabości. Tajemnice różańca to życie Jezusa wpisane w moją codzienność. I teraz ksiądz Dominik Chmielewski dość często to powtarza. Maryja jest atmosferą, w której żyje 24 godziny na dobę. W czasie modlitwy nie możemy adorować swojego problemu, czyli nie może być w czasie modlitwy różańcowej najważniejsza intencja, z której ten różaniec odmawiamy. Ponieważ w czasie modlitwy adorujemy Boga przez piękną kecharitomenę, przez Maryję, która jest transparentna i zawsze wskazuje na Boga, ponieważ jej piękno jest pięknem Boga. I oddając się Bogu przez Maryję otrzymujemy pokój, który obejmuje wszystkie moje słabości, a im więcej słabości, tym więcej mocy, ponieważ moc w słabości się doskonali. Modlitwa różańcowa to zaufanie, które prowadzi do pokoju serca, zaufanie Bogu przez ręce pięknej kecharitomeny. Różaniec ma przenikać życie, a życie ma być przeniknięte modlitwą i stać się powinno modlitwą. Jeżeli moje życie staje się modlitwą, to znaczy, że w tym życiu 24 godziny na dobę jest obecny Chrystus. Różaniec we wszystko, o co się modlimy, wprowadza obecność Boga, ponieważ Bóg nigdy nie odmawia Maryi. Jeżeli odmawiamy różaniec, to będąc na randce z Maryją,
trzymamy ją za rękę, w drugiej dłoni trzymając różaniec. Wprowadzamy Boga, który narodził się z Maryi Dziewicy, czyli z pięknej Kecharitomene. Wprowadzamy Boga do naszej codzienności. I we wszystko, o co się modlimy na różańcu, wprowadzamy obecność Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Modlę się tak, jakbym już otrzymał to, o co proszę, ponieważ Święty Paweł mówi o tym, że nasza modlitwa musi być błagalno-dziękczynna, czyli prosząc o coś Boga przez stawiennictwo Maryi, jednocześnie dziękuję, że już Jego wola się spełniła, ponieważ Bóg od razu wysłuchuje naszych modlitw. Natomiast On dokładnie wie, co jest dla nas najlepsze w perspektywie wieczności, bo jest bytem absolutnym, mówiąc językiem filozoficznym, czyli ogarnia całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i dokładnie wie, kiedy najważniejszych łask nam udzielić. Uwielbienie uwalnia prawdziwą wiarę, ponieważ jeżeli tylko prosimy Boga i tylko się koncentrujemy na tym, aby Bóg nas wysłuchał, to w jakiś sposób przyznajemy się do naszej niewiary, to znaczy wciąż prosząc Boga, wciąż Go błagając, wciąż Go prosząc i wciąż Go błagając, jakby nie wierzymy i nie ufamy Mu, że On te nasze prośby spełni. Poproś Boga, ale od razu również Mu za to podziękuj, ponieważ wtedy Twoja wiara staje się zaufaniem Bogu. Ile ja tu gadam? Miało być krótko i jest znowu... A spisałem i to i tak nic nie daje, widzę. Różaniec wprowadza mnie do Maryi jako arki ocalenia. I w Maryi, w arce ocalenia, ona kształtuje nie tylko moją świętość, bo to jest najważniejsze, ale również kształtuje moją osobowość. Osobowość bycia człowiekiem i osobowość bycia chrześcijaninem, ponieważ to w szkole Maryi, przez 30 lat przebywał Chrystus. Z 33 lat, 30 lat Chrystus spędził w zaciszu domu codzienności, którą stworzyli Maryja i Józef. Józef, święty Józef. No. I teraz coś bardzo ważnego, co jest przeznaczone generalnie dla mężczyzn. Maryja uczy nas czystości, nas mężczyzn uczy czystości i tego, w jaki sposób docierać do wewnętrznego piękna kobiety. I teraz tu mam taki odnośnik, strona 183. Co to tutaj? 183. Okej. Będzie teraz cytat. Staraj się Maryję taką, jaką znasz, a więc bliską, kochającą, wprowadzać w swoją codzienność, we wszystkie swoje kłopoty. Módl się do niej, rozmawiaj z nią o swoich smutkach, zniechęceniach, niemocach i kłopotach. Omawiaj z nią swoje plany, projekty, nawet to, co masz kupić. Rozmawiaj z nią, módl się do niej, czekając w kolejkach, będąc w drodze, jadąc samochodem. Zapraszaj ją, gdy masz trochę czasu, gdy czujesz się samotny. Chciej się z nią zaprzyjaźnić. Tak bardzo konkretnie. Pobożność maryjna to nie tylko to, co może urosło w naszym wyobrażeniu jako nabożeństwo, różaniec, sanktuaria, pielgrzymki. Maryjność to wewnętrzna potrzeba bycia razem z nią. A zatem różaniec uczy nas wprowadzania Maryi w naszą codzienność i wprowadzania tajemnic rozważanych w czasie różańca w moje życie, a zatem życiem Chrystusa. A życie Chrystusa zakończyło się zmartwychwstaniem, w związku z tym, jeżeli ja będę żył tajemnicami różańca świętego, w których rozważamy życie Chrystusa, to również moje życie zakończy się zmartwychwstaniem. Różaniec kontemplacyjny to poznawanie Maryi jako kobiety, jako żony, jako matki, jako królowej, niepokalanie poczętej i dziewicy. To rozmowa z nią o mojej codzienności i o moich planach, a także oddawanie jej mojej całej przeszłości i przyszłości. Piękno Maryi to piękno Boga. Ona jest najpiękniejszą dziewczyną świata. Ona jest pierwszą i najważniejszą charyzmatyczką i ewangelizatorką świata. Jeśli jesteś zamknięty na Maryję, to jesteś zamknięty na pełnię łaski, ponieważ Maryja jest kecharitomene, pełna łaski. Tylko przez Maryję możesz otrzymać pełnię łaski. Bóg nigdy Maryi nie odmawia. Różaniec to modlitwa całkowicie biblijna, jak to podkreśla ksiądz Dominik Mielewski, ponieważ składa się z trzech modlitw. Ojcze nasz, modlitwy, której nauczył nas
Jezus Chrystus. Zdrowaś Maryjo, czyli słów wypowiedzianych przez Archanioła Gabriela do Maryi. I oddawania chwały Bogu, Ojcu i Synowi. Aby to oni, cała Trójca Święta, zamieszkała we mnie i abym ja zamieszkał w Maryi, a Maryja okryła mnie swoim płaszczem. I wtedy okryty płaszczem Maryi mogę stawiać czoła największym ciemnościom i słabościom. To oczywiście nie oznacza, że w moim życiu nie będzie słabości, cierpień, samotności. We wszystkim tym jednak, jeżeli będziemy traktowali różaniec jako modlitwę kontemplacyjną, czyli rozważanie życia Chrystusa i wprowadzanie Chrystusa do mojej codzienności, w tym wszystkim będzie się realizowała wola Boża, ponieważ Bóg z każdej ciemności może wyprowadzić światłość, może uczynić światłość, z każdego zła może wyprowadzić dobro. I na koniec chciałbym wam przeczytać fragment z książki księdza Dominika Chmielewskiego, Kecharitomene, strona 240, czy tam 240, nie, jak to się gada. Modlitwa oddania Maryi. Maryjo, jak dzieciątko Jezus oddaje się Twoim ramionom i przyjmuje całą czułość Twego kochającego spojrzenia na mnie. Wiem, że kochasz mnie miłością jedyną i niepowtarzalną i nie patrząc na moje grzechy, przytulasz mnie do swojego niepokalanego serca. Maryjo, Twój czuły głos uspokaja mnie, gdyż jest wylaniem Ducha Świętego. Maryjo, kochająca mnie aż do przeszycia mieczem boleści, jak Jezus zdjęty z krzyża. Oddaję się Twoim ramionom. Wśród ciemności tego świata wiem, że moje szczęście jest owocem Twoich łez. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, oczarowałaś mnie swoją miłością, wdziękiem i delikatnością, pięknem i łagodnością najpiękniejszej dziewczyny wszechświata. Dla jednego Twego kochającego spojrzenia wytrwam na krzyżu mojego życia. Maryjo, weź wszystko, czego Ci jeszcze nie poświęciłem i czego dotąd nie umiałem oddać. Oddaję Ci wszystkie chwile, w których zapominam o Bogu, a ofiara Twego Syna jest dla mnie obojętna. Oddaję Ci wszystkie dni mojej duchowej nocy, pełnej niepokojów, lęków, zwątpień i niewiary. Oddaję Ci każde cierpienie w moim życiu. Przemień wszystkie moje rany w najpiękniejsze perły dla Jezusa. Proszę o tę łaskę przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna i moc wylania Ducha Świętego na mnie. Oddaję Ci każde moje poczucie osamotnienia. Daj mi wiarę w to, że jedynie w samotności z Bogiem, zanurzony w miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego, zniknie moje najgłębsze osamotnienie. Maryjo niepokalanie poczęta, oddaję Ci cud mojego poczęcia i poświęcam go Tobie. Oddaję Ci całe moje życie, wszystkie myśli, uczucia, pragnienia, marzenia i plany. Wszystko, czym jestem i co posiadam. Użyj mnie w potężny sposób do rozszerzania Królestwa Ojca i Syna i Ducha Świętego na ziemi i całkowitego zwycięstwa nad szatanem. W szczególny sposób poświęcam Tobie najpiękniejsza moment mojej śmierci. Moje życie i moja śmierć są w Twoich rękach, Maryjo. Już nie muszę się niczego bać. Proszę, oczyść i zabierz całkowicie to, co we mnie do Ciebie nie należy, a ja tego dotąd nie wiedziałem. Przeniknij całe wnętrze mej istoty. Otwieram Ci drzwi sanktuarium mojej duszy. Ukryj mnie w sobie, tak jak Duch Święty okrył Cię swoim cieniem. Ukryty w Tobie przed szatanem jestem cały Twój, a Ty jesteś cała moja. Na zawsze. Kocham Cię, Maryjo. Do zobaczenia w niebie. Amen. I modlitwą oddania Maryi żegnam się z Wami. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.